Zastanawialiście się kiedykolwiek, dlaczego Wojciech Jaruzelski, kiedy przebywał na zewnątrz, nosił zawsze przyciemniane okulary? No właśnie dlatego, że pracował kiedyś w miejscu podobnym do tego. No co prawda na trochę dalszych zakątkach świata, pracował przy wyrębie tajgi. Tam, kiedy spadł śnieg na taki obszar lasu wyciętego, czyli widzicie, jest łyso, słońce świeci bardzo mocno. Pani operator może pokazać, jak mocno daje słońce w takich warunkach. No i jeżeli spadnie tutaj śnieg, wszystko zostanie pokryte białą taflą, to zadziała ona jak lustro. Zacznie te promienie słońca odbijać. No i odbijane promienie słońca będą wędrować do naszych oczu. Efekt podobny, no chociaż trochę słabszy, ale jednak podobny do tego, jakbyśmy gołymi gałkami ocznymi patrzyli cały czas na słońce. Czym to grozi? Najprościej mówiąc, poparzeniem gałek ocznych, zapaleniem spojówek. Nazywa się to również ślepotą śnieżną. W skrajnych przypadkach, i taki był przypadek właśnie Wojciecha Jaruzelskiego podczas wyrębu tajgi, kiedy pracował, kiedy to słońce cały czas dawało mu po oczach, dostał tej ślepoty śnieżnej trwałej. Objawia się to tym, no przede wszystkim światłowstrętem, tym, że nie możemy wyjść gdzieś, gdzie jest jasno, bo zaraz doznajemy bólu gałek ocznych. Musimy chodzić cały czas w ciemnych okularach. Jak zapobiegać czemuś takiemu, jeżeli wybierzemy się gdzieś w góry zimą, jeżeli nawet bawimy się w bushcraft zimowy gdzieś na otwartym terenie, jeżeli nawet, to nie musi być zima, może być właśnie lato, kiedy słońce bardzo mocno świeci. Powinniśmy mieć zawsze na sobie okulary słoneczne z filtrem UV. I o tym w dzisiejszym odcinku, jakie okulary wybrać. Przyjrzymy się trzem modelom okularów, od najtańszych do dużo droższych. Czym się różnią, czy te najtańsze wystarczą, o tym w dzisiejszym odcinku. Moglibyśmy się w tym odcinku skupiać nad aspektami technicznymi różnego rodzaju okularów, ale w sumie po co? Ja powiem wam, co jest najważniejsze, kiedy wybieramy okulary w teren. Przede wszystkim, tak jak już wspomniałem na początku, filtr UV, który ochroni nas przed ślepotą śnieżną, przed promieniowaniem słonecznym. To po pierwsze. Po drugie, takie okulary, no fajnie, gdyby się nie rysowały, prawda? Bo nie ma nic gorszego niż okulary porysowane, przez które nic nie widzimy. Po drugie, szkła nie mogą być zbyt mocno przyciemnione, żebyśmy cokolwiek w tym terenie widzieli. Kolejna ważna kwestia to wytrzymałość. One nie mogą się złamać przy byle okazji. No i jeszcze jedna ważna rzecz to to, żeby te okulary po prostu nam nie spadały, bo wiadomo, jeżeli działamy survivalowo, bushcraftowo, jeżeli przemieszczamy się w terenie, jeżeli pracujemy w obozie, pochylamy się na przykład nad ogniskiem, to nie chcielibyśmy, żeby te okulary nam spadły i przykładowo wpadły do ognia. Także muszą te okulary dobrze przylegać, muszą być odporne na uszkodzenia mechaniczne, muszą dawać nam ochronę przed światłem, przed promieniowaniem UV. To są podstawy i na tych podstawach będziemy bazować przy wyborze okularów, a mamy tutaj, uwaga, uwaga, trzy różne pary. Najdroższe w takim praktycznym pokrowcu, ten futerał jest sztywny, jak widzicie, czyli jeżeli wrzucimy to do plecaka, no to pozostałe elementy ekwipunku nam nie połamią tych okularów. Otwieramy. To są okulary marki Swissai. Wyglądają naprawdę tak, powiedzmy to sobie szczerze, kozacko. Moja żona powiedziała, że wyglądam w nich głupio, ale mi się podobają. Może ja po prostu zawsze wyglądam głupio. Ale mamy też takie oto okulary, które moim zdaniem te wyglądają trochę gorzej. Są natomiast dużo tańsze, bo kosztują około 50 zł. Te kosztują ponad 250 zł. Tak? Jeśli dobrze pamiętam, albo ponad 230, w każdym razie powyżej 200. No więc skupmy się na różnicach pomiędzy tymi najtańszymi a najdroższymi. Te droższe okulary są okularami balistycznymi, a to oznacza, że są odporne na odłamki. Odłamki, które mogą lecieć w kierunku naszych gałek ocznych, na przykład podczas ostrzału. No, podejrzewam, że nikt z nas się nie znajdzie w miejscu, gdzie nastąpił ostrzał, ale jeżeli chodzicie na strzelnicę, no zawsze jest jakieś ryzyko, że jakiś odłamek gdzieś powędruje. Oczywiście to nie jest tak, że okulary balistyczne ochronią nas przed pociskiem wystrzelonym w naszym kierunku. No to jest bzdura oczywiście, chociaż niektórzy tak sądzą. Czy te okulary przetrwałyby uderzenie takiego odłamka? No, być może tak, być może nie. Nie ma tutaj stosownego certyfikatu. Te okulary zapewniają nam ochronę taką balistyczną dzięki odpowiedniemu certyfikatowi. Także
jeżeli zależy nam na wytrzymałych okularach, przede wszystkim takich, które nam się nie połamią, gdzie szkła są maksymalnie odporne, no to te najdroższe okulary rzeczywiście. Natomiast jeżeli chodzi o ochronę przed promieniowaniem UV, no to już te okulary zapewniają dostateczną ochronę, także jeżeli tylko ochrona przed słońcem, przed ślepotą śnieżną chociażby, to takie okulary powinny zdać egzamin, przynajmniej na tych niższych partiach, bo wiadomo, im wyżej w górach, tym ta ochrona powinna być większa. Im wyżej znajdujemy się w górach, tym większe ryzyko tej ślepoty śnieżnej, stąd też właśnie najczęstsze przypadki wśród himalaistów. Patrzcie sami, jak długie są te ramiona, nie wiem jak to się nazywa, a jak krótkie są tutaj, prawda? Też te są dużo lepiej wykonane, tutaj jest antypoślizgowa taka powłoka, odpowiednia faktura, dzięki czemu to się nam naprawdę bardzo dobrze trzyma głowy. W dodatku bardzo dobrze te okulary wyglądają, te wyglądają już trochę gorzej, no i też sprawiają wrażenie trochę tańszych, ale trzeba też jasno sobie powiedzieć, że te tańsze okulary wcale nie będą się łamać przy byle okazji, bo widzicie, to wszystko jest tutaj elastyczne, to jest bardzo ważne, żeby okulary były elastyczne, żeby nam się nie łamały przy byle gdzieś pociągnięciu, przy zdjęciu, bo często jest tak, że gwałtownie ściągniemy okulary, no i na przykład jeżeli zrobimy to tak, to tutaj mogłyby pęknąć, jeżeli byłby to zwykły plastik, natomiast tutaj one nam po prostu się wygną. Także bardzo fajne okulary. Szkła. Te dają taki filtr niebieskawy, bardzo przyjemny, zimny filtr i chronią oczywiście przed słońcem. Nie ma tutaj takiego wrażenia, że jest zbyt ciemno, że nic nie widzimy w terenie. Tutaj z kolei mamy przyciemnione szkła, mocniej przyciemnione, dzięki czemu też ten filtr jest taki mocniejszy. Barwy są cieplejsze, jeżeli patrzymy przez takie okulary. Mniej razi słońce. No, ale są też szkła dodatkowe, przezroczyste, czyli jeżeli potrzebujemy widzieć wszystko takim, jakim jest w rzeczywistości, a chcemy mieć jedynie no, niezbyt dużą ochronę przed promieniowaniem UV, a przede wszystkim ochronę przed na przykład muchami. Często jedziemy rowerem, mucha wpada do oka, no jest to dosyć frustrujące. Jeżeli zależy nam na takiej ochronie przed muchami, przed na przykład kamyczkami, które spod opon kół wyskakują i wpadają do oczu, lub też po prostu ochronę taką balistyczną na strzelnicy, no to te przezroczyste szkła, one rzeczywiście będą chyba najlepsze na strzelnicy, gdzie musimy rzeczywiście wszystko widzieć takim, jakim jest w rzeczywistości, no a jednocześnie mieć tę ochronę, po prostu wymienne szkła przezroczyste. No i są jeszcze jedne szkła. Są to szkła o zabarwieniu takim pomarańczowym. Popularnie mówi się, że są to żółte szkła, no ale to jest bardziej taki pomarańczowo-czerwonawy kolor w tym wypadku. Tego typu szkła zapewniają nam widoczność w warunkach słabego nasłonecznienia w pochmurne dni, na przykład wtedy, kiedy panują mgły naokoło nas. Te mają za zadanie chronić przed słońcem, te mają za zadanie wyostrzyć trochę nasz wzrok w momencie, kiedy tego słońca brakuje. To, co teraz powiem, nie będzie zbyt odkrywcze. Jeżeli zależy nam na maksymalnej ochronie przed promieniowaniem słonecznym, na maksymalnej wytrzymałości, na maksymalnej ergonomii, na najlepszym wyglądzie i tym, żeby te okulary jak najlepiej trzymały się naszej głowy, no to musimy postawić na te najdroższe marki Swiss Eye. Natomiast jeżeli nasz budżet jest ograniczony, to w zupełności wystarczą nam takie okulary, które zapewnią nam ochronę przed promieniowaniem słonecznym, no bo o to przecież głównie chodzi. Zapewnią również ochronę przed różnymi insektami, które do oczu mogą wpadać. Także takie podstawowe okulary za 50 zł jak najbardziej zdadzą egzamin, tym bardziej, że są też dosyć wytrzymałe. Jeszcze jedna rzecz przemawia za tymi okularami, a żeby to Wam uzmysłowić, pokażę jeszcze jeden model. Są to również okulary marki Bully, nie wiem jak to dokładnie się wymawia, dlatego że ta nazwa pochodzi od nazwiska twórcy tej firmy, który był Francuzem. Nigdy nie uczyłem się francuskiego, także nie wiem też jaka powinna być wymowa, musicie mi to wybaczyć. Te są droższe, 80-90 zł, te 40-50, coś koło tego, a jednak wybrałbym te tańsze. No i teraz dlaczego? Patrzcie, te mają jedną główną zaletę nad tymi tańszymi, że warstwa ochronna, która zapobiega zarysowaniom szkieł, jest tutaj z dwóch stron, na zewnątrz i wewnątrz. Tego oczywiście nie możemy zobaczyć, no musimy zaufać producentowi, natomiast tutaj ta warstwa jest ponoć tylko z jednej strony, od zewnątrz.
No i na tym się zalety tak jakby kończą tych droższych okularów, bo popatrzcie sami na szkła. Te zakrywają nam całe pole widzenia, czyli chronią całkowicie przed promieniowaniem. Natomiast te są bardzo wąskie. I już teraz Wam powiem, że kiedy zakładam te okulary i ściągnę czapkę, to słońce wyraźnie wpada mi tędy, górą. Razi mnie. Od góry, trochę tutaj też od dołu, bo odbija się, wiadomo, od podłoża. I te okulary, mam wrażenie, dają mi najmniejszą ochronę przed promieniowaniem słonecznym, mimo że producent twierdzi, że tutaj są wszystkie filtry konieczne, a kiedy ja ubiorę te okulary, to i tak mrużę oczy, bo razi mnie słońce. Także te okulary w ogóle są jakieś dziwne, to ja się boję tego, bo to jest takie cienkie, niby się wygina, ale w każdym razie chodzi głównie o to, żeby okulary takie dawały nam ochronę przed słońcem, przed promieniowaniem, a te nam tej ochrony nie dają, także sobie je podarujemy i wybierzemy sobie albo te najdroższe, albo jeżeli mamy budżet ograniczony, wybierzemy sobie okulary najtańsze za około 50 zł, które dadzą nam rzeczywistą ochronę przed promieniowaniem słonecznym, ale czy są odporne rzeczywiście na zarysowania, to sprawdzimy za chwilę, na koniec odcinka. A test buta zrobimy? Patrz. No bo one są z takiego czegoś zrobione. Się gną. Rzucone kilka razy o pień. I tutaj tak, tu mamy zarysowania. W najtańszych. Widzicie? To są rysy. To nie jest brud. Natomiast, co ważne, one nie pękły. Widzieliście, jak z dość dużą siłą deptałem po nich, przyciskałem je do pnia, one się wyginały na wszystkie możliwe strony i nie pękły. To jest ciekawe. No ale szkło się zarysowało. Naprawdę trzeba się bardzo postarać, żeby je rozwalić. No i jednocześnie dają nam ochronę przed promieniowaniem słonecznym. Także na taki bushcraft, survival, na niższych partiach terenu jak najbardziej się nadadzą. Natomiast na wyższe partie już te droższe okulary, najdroższe właściwie, one mają te najpoważniejsze filtry. Także jeżeli w góry, to te, jeżeli na strzelnice te, bo są balistyczne. Natomiast te po środku, no nie chronią przed słońcem tak, jakbyśmy tego chcieli, dlatego że szkła są za małe, natomiast jeżeli chodzi o wytrzymałość, także jeżeli potrzebujemy okularów takich tylko na przykład, które mają nas chronić na przykład na rowerze, kiedy jakiś robal wpada, kiedy żwir podskakuje i leci do oczu, no to jak najbardziej się nadadzą, bo są również praktycznie niezniszczalne. Także marka generalnie Bole, Bully, jak zwał, tak zwał, to jest marka renomowana, zajmująca się produkcją gogli narciarskich już od wielu, wielu lat. Także naprawdę można tej marce zaufać, można zaufać tym okularom. No a tym to już wiadomo, te to jest już dużo wyższa półka cenowa. Nie chciałem ich tutaj katować, bo każde okulary można zniszczyć, jeżeli bym nade mną zbyt mocno albo zarysował. No a one przydadzą się nam na późniejszych wyprawach, kiedy będziemy chcieli rzeczywiście sprawdzić działanie tych wszystkich filtrów, kiedy nastanie zima, kiedy rzeczywiście będziemy potrzebowali okularów ochronnych. Wtedy te pojawią się w akcji i na pewno też test wytrzymałościowy później ich się odbędzie. Jaki sprzęt testujemy w kolejnym odcinku? Czy mają być to gadżety, czy konkretny rodzaj sprzętu? Dajcie znać w komentarzach. A tymczasem na razie, trzymajcie się czołgiem i do kolejnego odcinka.